Pogoda nas zaskoczyła i spodziewaliśmy się trochę ładniejszej pogody. Na początku niestety Pan Bóg zesłał deszcz, ale ostatecznie, jak widzimy, wypogodziło się, no i troszeczkę przyszli ludzie, a przecież to jest istotą tego festynu, żeby to była niedziela, gdzie rodziny przychodzą, gdzie rodziny się bawią, gdzie rodziny nie tylko spędzają czas przy telewizorze, czy siedzą biernie w domu, ale czynnie integrują się tutaj z parafią, z tym miejscem, do którego przynależą. A jakie atrakcje przygotowaliście dzisiaj dla parafian? Oj, atrakcji było dużo, nie wszystkie się odbyły z racji pogody, ale między innymi miał być pokaz strażaków. Na szczęście dzieci mogły zwiedzać wóz strażacki, co było wielką frajdą dla tych dzieciaków. Jest dmuchany plac zabaw, są kucyki, są przejażdżki dorożką. To przede wszystkim dla dzieci, ten malowanie, dzieci malują, dzieci są malowane. Ale oprócz tego mamy tutaj koncerty muzyczne, koncerty, które są w wykonaniu miejscowych artystów, ale również był duet akordeonistów z Wągrowca, no i atrakcją wieczoru są siewcy lednicy, którzy nie tylko porywają tysiące ludzi na polach lednickich, ale mamy nadzieję, że poderwią tu serca kujawiaków, czyli i naszych parafian, i tych, którzy tutaj przybędą. A czy za rok możemy się spodziewać podobnej imprezy? Jak dożyjemy, to możemy liczyć, że coś z tego będzie. Czas pokaże. No, bardzo fajnie. Młody właśnie był na zjeżdżalni dmuchanej, pozjeżdżał sobie, jest cały uradowany. Może teraz tego nie widać, ale bardzo mu się podobało. Jedzenie bardzo dobre, a na muzykę dopiero czekamy. A czy odwiedzacie często takie festyny w Inowrocławiu? Generalnie nie, no ale to jest nasza parafia, więc wypadało się wybrać, zobaczyć sąsiadów, znajomych.